Witajcie kochani już w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Stańska i zapraszam Was już na 12 odcinek serii Świat Płotki. I bez zbędnego przedłużania lecimy. Dawno nie grałam tutaj na tej serii, więc w sumie troszeczkę tak, troszeczkę to zapuściłam, więc trzeba się za to wziąć. Na początek sobie tam rozmnożę krówki, żeby one mi się tutaj, bo mi jest ta skóra potrzebna, żeby zrobić w końcu sobie stół do enchantu, żeby mieć sobie fajne rzeczy. Ostatnio, jak pamiętacie, przyprowadziłam sobie konia. Ma tutaj swoją stajenkę zrobioną, jeszcze nie ma swojej nazwy, bo jeszcze nie mam żadnego znacznika, żeby nazwać. Oczywiście koń będzie się nazywał Płotka, jak nie inaczej. Pozbieram sobie tutaj tą trzcinę, przy okazji ta, która już tutaj tak mi podrosła. O, jeszcze jest tutaj. Dobra, no i fajnie. Jest troszkę zebranej. O, jeszcze tu. Dobra. To na razie sobie ją schowam tutaj, żeby była nie... czy ja mam tu w jakiejś skrzynce jeszcze tą trzcinę? Bo jakoś tak... No nie mam, dobra. To sobie odłożę. Muszę w ogóle zobaczyć, bo tak, ja mam tu marchewki. Czy ja mam tutaj gdzieś te marchewki rozsadzone? Chyba nie. Więc sobie je rozsadzę. Oj, nie tam chciałam je dać, tylko chciałam je wziąć. O nie, noc. Posadzę i pójdę coś zjeść. Przespać się, żeby nam się tutaj potworki nie pospełniły. W ogóle bardzo wszystkim chcę podziękować za wszystkie wyświetlenia, za komentarze pozytywne, za łapki w górę, za subskrypcję. Oczywiście zostawcie więcej, jeżeli Wam się podobają moje odcinki. Będzie mi bardzo miło. Dobra, tu i teraz tak. Tu ostatnio mam ten, jak pamiętacie, byłam w tych wioskach, zebrałam sobie kilka rzeczy. Mam ten kamień szlifierski, ja go sobie postawię, myślę, że właśnie tutaj, w tym miejscu, tutaj sobie zrobię właśnie taką mini zbrojownię, jakieś magazyny na narzędzia. No a tutaj właśnie z tej strony będzie enchant. Surowców trochę tu mam, przydałoby się w ogóle pójść do kopalni pokopać i ewentualnie zrobić ekspiarkę, ale tą ekspiarkę to ja będę robić dopiero, pewnie gdzieś tam za kilka odcinków i nie wiem, czy sobie jej nie zrobię poza odcinkami, no bo ją będę trochę długo robić, no i wiadomo, że troszeczkę to czasu i surowców potrzebuję, więc ja chyba sobie poza nagraniem, nie wiem czy dzisiaj, czy w jakimś innym odcinku, pozbieram po prostu sobie surowce do zrobienia tej ekspiarki, no i sobie ją zrobię. Dobra, mamy oczywiście co odcinek, jak pamiętacie, mam 5 łowień, żeby sobie w końcu coś fajnego wyłowić. To było pierwsze. No i czekam, aż przypłynie jakaś następna rybka. W międzyczasie chciałam Was zaprosić na mojego Discorda, który już jakiś czas temu został stworzony. Tutaj w opisie pod filmem macie link z zaproszeniem. Sobie zobaczcie właśnie, jak wygląda ten Discord. Tam na razie za dużo się nie dzieje, no bo ludzi jest malutko, ale jak Was będzie więcej, no to będziemy robić tam jakieś konkursy, eventy. Będziecie mogli ze mną porozmawiać na przykład na odcinku. Bardzo w sumie tak bardzo lubię z ludźmi się integrować, więc możecie często mnie tam złapać. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, mamy czwarte wyłowienie. No w sumie wyłowiliśmy sobie łososia, rybkę tropikalną, no i dwa dorsze. Także nie jest aż tak źle. Nie wiem, czy tych koczaszków sobie dzisiaj troszeczkę nie pozabijamy, żeby sobie nie poprzepalać. Chociaż mam na razie trochę mięsa. Co tu się stało? No, płynie rybka, płyń. Dobrze. A dobra, już było 5 łowień, więc odkładamy naszą wędkę. Zrobię tutaj właśnie w tym miejscu potem zrobię taką jakby przystań z miejscem właśnie do łowienia rybek. Tutaj właśnie ten żwir tutaj zbiorę i zrobię taką fajną tratwę jakby, znaczy tratwę, kładkę, wiecie o co chodzi, takie właśnie fajne miejsce. Dobra, to na razie sobie odłożę. To w ogóle mam skrzynkę. Co w ogóle tu jeszcze mam? To, może by było dać tam na dół.
to też. Gdzieś tu miałam jeszcze, o tutaj są te bryłki żelaza. W ogóle jakby co, gram cały czas na razie na wersji 1.16.5. Z tego względu, że chcę nagrać, zrobić taki odcinek właśnie z wersji 1.17, w której właśnie będę na... Czemu? Aha, bo to są te, okej, dobra, postawimy sobie potem te dynie gdzieś tam na zewnątrz, gdzie chciałam tu mniej więcej tak porządki porobić. Chcę właśnie nagrać taki odcinek, żeby sobie po prostu pozwiedzać świat. Nagram ten odcinek, mi się wydaje, może w ten weekend. Kurczę, nie mam pochodni. Nagram ten odcinek właśnie na survivalu, znaczy nie na survivalu, na kreatywie właśnie, żeby sobie posprawdzać, co faktycznie dodali, pokazać wam właśnie, co tam będzie ciekawego i tak dalej. Wiem, że nie dodali wszystkiego w tej właśnie wersji, wiem, że ma być jeszcze jakiś kolejny update. Z tego, co czytałam, nie wiem, kiedy on będzie, nie sprawdzałam dokładnie daty, ale mam nadzieję, że uda mi się właśnie już załapać też na ten kolejny update i wtedy zrobię jeden odcinek już z takiego pełnego update'u. Mam nadzieję, że on będzie w miarę zań długo, bo w sumie wiem, że dodali niby te jaskinie, na które oczywiście najbardziej czekam. Dajcie znać w ogóle, czy już oglądaliście jakieś najnowsze gameplaye właśnie z tej wersji, ewentualnie czy sami graliście i co tam zobaczyliście. Jestem właśnie ciekawa, jak wasze takie pierwsze wrażenia właśnie z tego, więc dajcie koniecznie znać. No a tak jak mówiłam, ja sobie tak na szybko tylko przyleciałam, ale tak jak mówię, chcę na odcinku dokładnie pozwiedzać, posprawdzać nowe bloki, posprawdzać właśnie wszystkie jakieś tam jaskinie, jak wyglądają i jak to będzie potem właśnie już dodane, to wtedy właśnie to nagram. Mam nadzieję, że właśnie za niedługo to wrzucą, ten nowy update. Jeżeli wiecie, kiedy to będzie, to możecie mi napisać. Chętnie właśnie się dowiem tego od was, bo naprawdę nie mam zbytnio tak czasu, żeby tego szukać, tych wszystkich informacji. Wiem, że pewnie gdzieś to jest napisane po prostu na głównej stronie czy coś. No dobra, także sobie kopiemy, wykopię sobie właśnie takie dwa tuneliki. No i sobie wrócimy na górę i sobie zaczniemy jeszcze tam ogarniać teren obok domku. No i w domku trzeba by było troszkę dalej te książki zrobić. Mam nadzieję, że już te krowy troszeczkę nam tam wyrosną i będziemy mogli skórę dostać z nich właśnie, żeby zrobić książki. Bo trzcinę już mamy pozbierano, więc papier będzie. Muszę właśnie jeszcze sprawdzić, ile tam tego papieru jest. Dobra, zbieramy, może coś ciekawego, może jakieś diamenty w ogóle nam tu wyskoczą. W ogóle tak patrzę teraz na te statystyki, że mam tylko 4 śmierci, w sumie albo aż 4 śmierci. Troszkę tych śmierci tam jest, dobra, czy tam coś chodzi? Nie, to bardziej tutaj będzie chodzić nade mną z tej strony. O tak, tam jest jakiś szkielet. Dobra, i tu sobie kopiemy. O, mamy redstone. Może się kiedyś przyda do jakichś tych, do miksturek się używa redstone chyba, z tego co pamiętam. Trzeba tą serię jakoś ożywić, bo kurczę, ostatnio jakoś mało się na niej dzieje. Jeszcze w międzyczasie jest nagrywany właśnie Dzień Zagłady. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie zobaczcie sobie, pierwszy i drugi odcinek już jest nagrany. Niebawem pojawi się kolejny. Nie wiem, jak długa będzie tam ta seria, ponieważ nie wiem, tak naprawdę nie pamiętam, bo kiedyś mówię, oglądałam tą właśnie mapkę Dzień Zagłady. Nie pamiętam, kiedy ona się kończy. Mam nadzieję, że ona jeszcze tak z 2 odcinki potrwa, bo bardzo przyjemnie mi się właśnie tą mapkę przechodzi i generalnie jest taka całkiem przyjemna, więc tutaj w karcie macie link, więc sobie kliknijcie i obejrzcie sobie właśnie tą serię. W ogóle wyszłam tutaj z tunelu i właśnie tutaj tak się przejdę zobaczyć, czy coś tu przypadkiem ciekawego nie ma, bo wiecie, czasami tak się zdarza, że
tak całkiem przypadkiem diamenty tak dosłownie na środku wiszą. No i to jest w sumie fajne. Dobra, tu akurat nie ma nic. Dobra. Wracam się troszeczkę sobie, wykopałam. Tutaj mam tylko 8 żelaza. No, ale trudno. Zawsze to coś. Na jakąś rzecz będzie. Widzę, nietoperki latają. W ogóle te schody też mogłabym zrobić. Wtedy lepiej by się wchodziło, ale to zrobię właśnie po nagraniu. Będę takie rzeczy robić, no bo to tak naprawdę nie ma sensu. Też Wam chcę powiedzieć, jak już Was będzie jeszcze trochę więcej, myślę, że tak około 100, około 100 subskrypcji jak będę mieć, to bardzo chętnie zacznę robić live'y, żeby z Wami sobie właśnie na live'ach porozmawiać, pointegrować się właśnie na live'ach. No i żeby właśnie takie rzeczy jak na przykład te schody czy taką ekspierkę właśnie robić na live'ach. Dużo ludzi tak robi, wiem, że to zdaje egzamin i jest to spoko pomysł. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, tak jak mówię, musi Was być trochę więcej, więc jeżeli chcecie zobaczyć takie live'y u mnie, no to udostępniajcie swoim znajomym mój kanał. Piszcie, żeby dawali subskrypcje i tak dalej, żeby mnie oglądali, bo wtedy będzie po prostu to szybciej. No, ale o, proszę, nawet łuk mi dropnął z tego, fajnie. Łuk zawsze się przyda. Mamy kości, strzały. Aha, to miałam w ogóle tam odłożyć, widzicie, i nie odłożyłam tego. To jest bryłka żelaza. Dobra. Trochę tych bryłek tam jest. Dobra, w ogóle wiecie? Patrzcie się, ja w ogóle teraz to zauważyłam, że na minimapie, kurczę, tutaj nie widać, w lewym górnym rogu widać po prostu te stojaki na zbroję, one są tak śmiesznie oznaczone. Fajnie to wygląda. Tak, idę teraz, patrzę, że robi się znowu noc, więc szybciutko pójdę się przespać, żeby był dzień. No, szybko, 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 dobra. Mamy dzień, idziemy ogarnąć nasze krówki, no i uda nam się zrobić może jeszcze kilka książeczek dzisiaj. Tych małych jeszcze nie będę ruszać, znaczy w sumie nawet nie mogę tych małych ruszać, bo z nich mi nic tak naprawdę nie dropnie. Dobra, o, jest skóra, kurczę, przydałby mi się ten miecz, właśnie z tym, że więcej tego, kurczę, nie pamiętam, który to jest enchant. Dobra, może ja tu będę kilofem biła te krowy. Te duże wszystkie właśnie chcę. No. Krowa. Dobra, wszystkie. Ile tych małych zostało? 4. No to akurat w sumie. 8 skór. No to już tak nawet. Wezmę sobie tak, aha, deski, 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 gdzie mam drewno, tu mam drewno, deski, wezmę sobie też te, bo nie wiem w sumie które, ale wezmę sobie drewno jeszcze, tu mam trzcinę, patrzę się, czy nie mam nigdzie papieru, bo wydaje mi się, że wcześniej zrobiłam papier, no ale nie mam nigdzie, dobra, idziemy na dół, i idziemy na dół i zrobimy właśnie książkę tutaj sobie, lala. Dobra, musimy zrobić sobie z tego papier. Dobra. Tyle nam zostało. No i mamy książki. Możemy zrobić sobie 4 książki. Aha, i zrobimy jedną biblioteczkę w sumie. No zawsze coś. Zawsze coś, więc sobie już postawimy tutaj kolejną. W ogóle tego stołu do enchantu można by było... Aha, bo ja potrzebuję obsydian. No tak. Nie wiem, czy tam na górze nie mam gdzieś obsydianów, któreś... A czemu? Aha, bo ja nie mam już tego. Nie mam tu, nie mam, dobra. Bo nie mam już właśnie tej trzciny. Myślałam, zostawię sobie tutaj te rzeczy do zrobienia właśnie książek. Dam sobie mięsko do przepalenia. Żelazo, widzę, już mi się przepaliło. Dobra, idziemy na górę. Jeszcze sobie zobaczę na te kurczaki. Że akurat jeszcze ich się tutaj, o, akurat jajka jeszcze pozbierałam. 13 jajek, sporo nas znosili. No to będą może jakieś ciasto zrobię kiedyś właśnie do dekoracji, tak żeby sobie postawić. No kurczaki, co jest z wami?
O, za blisko stałam po prostu. Dobra, jeszcze któryś tutaj. Dobra, reszta niech już sobie zostanie. Noś ty, uciek. Wracaj, Zenek. No. Dobra, 22 mięsa, sporo. Tu miałam jajka. Pióra też się przydadzą w sumie do robienia strzał, jak nie będę miała tego enchantu na nieskończoność. Dobra, zobaczmy, jak to się na razie prezentuje. Tutaj właśnie będą jeszcze biblioteczki dotąd. Dwie kratki, tutaj dwie kratki i tak właśnie na wysokość. Myślę, że to wystarczy, nie pamiętam dokładnie, idzie. Ale tu właśnie na tej kratce, w tym miejscu będzie właśnie stał stół. Dobrze, ale na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, udostępniajcie, komentujcie, róbcie co chcecie i do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!